Witamy serdecznie w kolejnym off-talku. Jesteśmy po spektaklu Teatru Inni z Warszawy, Wąż i Ona. Są z nami wykonawcy, dwójka wykonawców, Dominika Maria Malczyńska i Patryk Pawlak. Dominika jest również reżyserem spektaklu. Oraz pani doktor Magda Schuster, która również pracuje w naszym teatrze w promocji i zajmuje się między innymi edukacją, ale jest też także wraz ze mną od początku istnienia festiwalu, jeszcze wcześniej cyklu Off Północna. Razem współtworzymy ten festiwal. Słuchajcie, zacznijmy może od tego, czego nie widać, tak jak ostatnio, czyli jak doszło do powstania waszego duetu artystycznego? Trzeba się wrócić parę lat wstecz. Jeśli w kontekście tej produkcji, którą Państwo przed chwilą mogli sobie zobaczyć online, pomysł zrodził się w głowie Dominiki, żeby to właśnie był Fredro, mąż i żona. Zrodziło się to pod wpływem jej pomysłu na studia podyplomowe z reżyserii. Tak, dokładnie. I tak powstał pomysł na to, żeby zacząć robić swoje własne rzeczy. Takie, które nie są gdzieś tam nawet instytucjonalnie osadzone. A że obydwoje jesteśmy w tej branży, no to... A i okazuje się, że jesteśmy również mężem i żoną. Więc było prościej. I tak jak już się to zrodziło, a potem oczywiście wiadomo, że gdzieś nasi przyjaciele, aktorzy, którzy zechcieli dołączyć do zespołu i pociągnąć tenże spektakl, dzięki czemu mogłam zdobyć tytuł reżysera. Gratulujemy. Dominika, Krzysztof powiedział słusznie, zresztą jesteś reżyserem tego spektaklu, grasz w nim, ale nie tylko. Również zajęłaś się adaptacją, współtworzyłaś kostiumy, jesteś lokomotywą tego przedsięwzięcia. No powstał ten program, tak, to projekt powstał w mojej głowie, cały. I tutaj moje pytanie, czy to była całościowo twoja wizja, czy współtworzyliście ten spektakl wraz z innymi aktorami, realizatorami? Czy mieli coś do powiedzenia? Oj, to czy ja wiem, ja miałam bardzo mocno jakby wymyślone, co ja bym chciała zrobić z tym spektaklem, w jaki konwencji on miał być, co chciałam przez niego powiedzieć, więc nie wiem, czy było tak, oczywiście aktorzy w trakcie pracy mieli bardzo dużo jakby możliwości współtworzenia, dawania swoich własnych pomysłów. Oni też stawali po tej drugiej stronie jako moi tacy asystenci reżysera, bo mnie samej trudno było siebie wyreżyserować, w sensie takim ja wiedziałam, co ja chcę, ale jednak ich sugestie, zwłaszcza, że Judy, która jakby też tworzyła ten spektakl, Patryk, pierwotnie Grzegorz Jarek, który był w pierwszej obsadzie, grał premierę, bo to, co Państwo widzieli, to jest kolejna obsada, tak? Bo Grzegorz zajął się innymi rzeczami. Więc tutaj jakby przede wszystkim bardzo pomagali mi na przykład w pewnych kwestiach typowo, na przykład mojego grania, tak? Natomiast ja miałam swoją jakby własną wizję i wiem, że czasem nie byłam najłatwiejsza współpracy, tak samo jeśli chodzi o scenografię. Wojtek, który ją robił, ściśle ze mną współpracował, bo ja miałam konkretną wizję tego, czyli nie chciałam jakby dużych rzeczy. Oczywiście też nie mieliśmy na to finansów, no bo jesteśmy jakby grupą bez wsparcia finansowego, więc to miało jakby wszystko gdzieś było w głowie poukładane. Jeśli chodzi o pracę Żory, to też on dostał ścisłe wytyczne, dostał muzykę. Ja mu mówiłam, jak mam policzone rytmy,
jak chciałabym, żeby on gdzieś to poukładał, żeby to się złożyło w całość. Ale tak, rzeczywiście być może pod tym względem nie było najprościej, natomiast ja wszystko miałam bardzo dobrze opracowane tak systematycznie. Ja wiedziałam, co ja chcę. Jesteś zadowolona? Czego dążę? Jest tak, jak sobie wymarzyłaś? To jest ten efekt, który chciałaś osiągnąć? Zawsze można lepiej. Reżyser zawsze patrzy, z punktu widzenia reżysera, zawsze widzi jakieś jeszcze dodatkowe elementy, które by chciał poprawić. Z punktu widzenia aktorskiego za każdym razem człowiek gdzieś analizuje, że no, można było tutaj podkręcić, tu można było może trochę odpuścić, ale tak, myślę, że to co osiągnęliśmy, to była gdzieś wizja, na której mi zależało. Dokładnie tak. Znaczy jest to bardzo, bardzo fajna i ciekawa adaptacja, też bardzo fajny utwór Fredry wzięliście na warsztat, taki w momencie, w którym wasz spektakl miał premierę, to jeszcze mniej popularny. Później faktycznie widziałam inne teatry, które też przeprosiły się z tą taką bardziej niegrzeczną twórczością Fredry jednak. No i tutaj takie może dwuczłonowe pytanie do was. Czemu właśnie ta komedia? A drugie to cały czas jest adaptacja, całkiem wierna, ale to już nawet na poziomie tytułu jest takie mrugnięcie okiem do widza. Tak, jest wąż i ona, mąż i żona. Gdzie się rozmijacie z oryginałem w swojej adaptacji? Tak więc odpowiadając na twoje pytanie, jeśli chodzi o ten tekst, został po pierwsze był mało popularny, po drugie mało obsadowy, co bardzo było ułatwiające sprawę w szukaniu obsady. Po trzecie warstwa tekstowa Aleksandra Fredry nie byłabym po prostu godna, żeby go zmieniać, więc tylko zostały ucięte fragmenty, które były mi niepotrzebne jakby do całej adaptacji, natomiast absolutnie Fredry nie poprawiałam, warstwa tekstowa jest w oryginale. Ponieważ Fredro sam napisał kilka końcówek tego spektaklu, dlatego on jest taki nieoczywisty do samego końca, pozwoliłam sobie zostawić zarówno część z jednej końcówki i drugiej, połączyć ją razem, to jakby trochę trzecią, ale tak naprawdę gdzieś jesteśmy pomiędzy tymi dwoma końcówkami, które sam autor jakby dał nam. Jeśli chodzi o uwspółcześnienie, dlatego, ponieważ jakby zrobiłam, nałożyłam na to warstwę i zrobiłam cięcia w tekście, w związku z tym zaczęłam się bawić jakby samymi zabawą literową przez tytuł. Wąż, jona, mąż i żona, wystarczyło M zamienić do góry, odwrócić do góry nogami i już mamy węża. Wąż zresztą też został jakby wydrukowany i wytatuowany na ręce Wacława, był dla mnie jakby takim ważnym elementem. No i gdzieś ta żona, czyli jakby mamy też zabawę tymi dwoma kobietami w jednym wyrazie. Mąż, niby jestem mężem, ale tak naprawdę być może robię coś innego, trochę sztańskiego. Więc tutaj ta zabawa gdzieś tam pozostawała, zresztą była widoczna w tytule, jeśli chodzi o plakat, dlatego tak na tym mi zależało. Też bardzo patrzyłam na to i mówiłam graficzce, żeby konkretnie, o jaki konkret mi chodzi, żeby to było czytelne. Współcześnie jakby zależało mi na tym, żeby pokazać, że stary tekst może być bardzo współczesny, że nie, można mówić wierszem, żeby pokazać współczesne sytuacje, współczesne realia, że nie trzeba sięgać do aktualnych, nowych tekstów, nowych pisarzy. Ja nie mówię, że one są złe, ale te, które są gdzieś tam pisane przez autorów wcześniejszych, są tak bardzo aktualne dziś, tu i teraz. Patryk, powiedz o planach i czy te plany artystyczne na najbliższą przyszłość, abstrahując od bieżących okoliczności, są wspólne, czy też każdy z was idzie swoją drogą artystyczną i jakie macie plany? I tak, i nie. Tak, odpowiem na to pytanie. Idziemy razem i idziemy również jakimiś tam swoimi ścieżkami artystycznymi.
Jeśli chodzi o wspólne plany, to nie tak dawno miała miejsce premiera również zapomnianego tekstu Antoniego Cwoidzyńskiego Freuda, teoria snów. I w tym już dwuosobowym tekście znów publiczność mogła zobaczyć nas razem na deskach. Więc kiedy uspokoi się cała sytuacja pandemiczna, będziemy oczywiście chcieli wrócić do tego tytułu i po długiej przerwie znów go wznowić i pokazać. Ten wolny czas także staramy się wykorzystywać na pisanie kolejnych wniosków, na nasze pomysły i ich realizację. Mówię tu na przykład o projekcie Kultura w sieci. Chcemy zarejestrować nasze spektakle i później je udostępnić widowni. Mówię o przyszłych spektaklach, koncertach. Poza tym, jeśli wrócimy do względnej normalności, próbujemy dalej wrócić do grania naszych spektakli, odwiedzania z nimi różnych festiwali w Polsce i za granicą. Być może znowu zawitamy u Was z naszym Freudem, tym razem w wersji śpiewanej, ponieważ on jest muzyczny. Bardzo możliwe. Nie brakuje. No dobrze, słuchajcie, to tak, dziękuję Wam bardzo za udział. Dziękujemy w ogóle za możliwość, że mogliśmy pokazać widowni spektakl w formie retransmisji. Dziękujemy Wam serdecznie za dzisiejszą rozmowę i do zobaczenia wkrótce w pełnej normalności, w nowych projektach, nie tylko w ramach Festiwalu Północna. My też dziękujemy i czujemy się zaszczyceni, że chcieliście udostępnić nasz spektakl. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia.